Moja historia nie jest może interesująca, ale chcę, aby ktoś o niej usłyszał. Mieszkam w małej wsi, wszędzie mam daleko. Tutaj w miejscowości nie mam przyjaciół. Miałam ich, gdy chodziłam do podstawówki do wioski obok. Jeździłam z nimi autobusem. Było nas w klasie 11. Wszyscy się lubiliśmy i nie mieliśmy ze sobą żadnych problemów. Gdy nadszedł czas wyboru dalszej szkoły, moim rodzicom zależało, żebym poszła do tej lepszej szkoły, gdzie chodzą sami sztywniacy. Cała moja kochana klasa szła razem do rejonowego gimnazjum. Ja wtedy stałam się mieszczuchem i niby uznawałam się za lepszą. We wakacje przed gimnazjum moje życie odwróciło się o 180 stopni. Mianowicie, gdy w garażu schylałam się, aby sięgnąć kota, sparaliżowało mnie. Wykryto u mnie chorobę kręgosłupa. I wiem, to nie jest nic strasznego. Inni są chorzy bardziej. Mam dyskopatię. Teraz pewnie nasuwa się wam pytanie, co to takiego jest? Jest to choroba, która polega na tym, że dyski w określonym odcinku kręgosłupa mogą się wysuwać, a nawet wypaść. Ja mam to w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Jaśniej mówić, nad tyłkiem. Przez to, że bardzo lubię sport, ciosem była dla mnie wiadomość, że muszę z niego zrezygnować. Bolało mnie wszystko i nadal boli, gdy mam wykonywać proste czynności. Dobra, rozgadałam się, przejdę dalej. Nie chciałam iść do tego gimnazjum. Byłam przerażona, że jedyna tam idę bez nikogo. Poznałam tam chłopaka. Chciałam być fajnym gimbusem i byłam z nim. Było to dla mnie coś innego. On chciał się ciągle całować, a nawet chciał robić inne rzeczy. Mieliśmy 13 lat. Kazał mi się odchudzać. Chciał prowadzić plan mojego dnia. Miał problem z tym, że jestem zalogowana na Facebooku, a nie uczę się. Byłam zrozpaczona. Nie miałam przyjaciółki ani nikogo mi bliskiego. Zaprzyjaźniłam się wtedy z moim najlepszym kolegą do dziś, który wyciągnął mnie z tego chorego układu. Podkochiwałam się w nim przez 2 lata. Cieszę się, że on tego nie odwzajemnił. Było wielu, ale to wielu chłopaków, których poznałam przez te 2 lata, aby się wyleczyć z uczucia do dronga. Tak go nazywam. Nie udawało mi się to. Łamałam im ich małe, zakłamane serca. W pierwszej klasie gimnazjum mieliśmy wycieczkę za granicę. Ja jak to ja, znowu coś przeskrobałam. Poszłam w nocy do pokoju dronga i naszego kolegi i tak zasnęłam. Do niczego nie doszło. Około godziny 4 obudziłam się i przerażona, bo nie wiedziałam co zrobić, wyszłam z pokoju, aby udać się do mojego. Drzwi nikt nie otwierał, dziewczyny już spały. Przerażona poszłam do nauczycielki i nakłamałam, że wyszłam sprawdzić co hałasowało. Znaleźliśmy sposób, aby je obudzić. Następnego dnia chcieli mnie wyrzucić ze szkoły, gdyż mieli podejrzenie, że przespałam się z tym drągiem. Ktoś naskarżył, że byłam u chłopaków. Cała historia się wyjaśniła. Niedawno poznałam chłopaka, starszego i bardzo mądrego. Przed chwilą mnie zranił i zastanawiam się, czy nie zrobić znów jakiegoś kroku ku mojemu drągowi. W szkole jest wszystko super, jestem przewodniczącą klasy i zastępcą przewodniczącego szkoły. Wszystko jest super, mimo faktu, że mam po prostu pecha. Były to tylko fragmenty bezsensownego mojego jeszcze krótkiego życia. Pamiętajcie, wszystko zawsze jest po coś. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.